Możemy być misjonarzami? Tak? Tak, tak, możemy być wszyscy misjonarzami. Dzisiaj w czasie psalmu była śpiewana taka odpowiedź. Biedak zawołał i Pan go wysłuchał. Wiecie, czasami takie doświadczenie życia naprawdę wśród ludzi bardzo, bardzo biednych pomaga nam uwierzyć głębiej, że Pan Bóg jest i nas słucha. I może taki, przypomniałam sobie taki jeden przypadek z dziećmi, który przeżyłyśmy w pewnej wspólnocie na północy Argentyny, gdzie ciągle brakowało wody. Pamiętam, że była taka nieraz taki ogromny niepokój, jak zrobić, żeby po prostu mieć tą wodę. Tam dowożono tam różnymi ciężarówkami. Mieliśmy takie pomiki tam przed domami, no to w tych pomikach tam składano tą wodę. I ta sama woda służyła do wielu różnych rzeczy. I do mycia, i do sprzątania, i do gotowania, i do wszystkiego, co tam potrzeba było. Zbudowano taki kanał, który się nazywał kanałem Pana Boga, że miał doprowadzać wodę tam do tych wiosek, ale bardzo często nie doprowadzał, bo tam ciągle brakowało. I pamiętam, że taka potrzeba bardzo mocna, która się kiedyś pewnego razu wydarzyła, że nie padało w ogóle na tych terenach dosyć długo i trzeba było coś robić, prosić Pana Boga, bo rzeczywiście tam wszyscy są skazani na to, żeby zależeć od Pana Boga. Chcą czy nie chcą, więc bardzo często ta wiara też musi w nas rosnąć, żeby po prostu zwracać się i prosić. I pamiętam, że kiedyś ksiądz na mszy świętej, który przyjechał rano od prawy i mówił tak, musimy wierzyć, że Pan Bóg jest i że się nami opiekuje. Mówi, no właśnie jak ten psalm mówi, biedak zawołał i Pan go wysłuchał. Mówi, chyba najbardziej blisko Pana Boga są dzieci. Nie wiem, czy wy wiecie. I mówi, może by się tak udało, żebyśmy po południu, on już tam jechał gdzie indziej, ale z naszą wspólnotą, żebyśmy się zebrali przed kościołem wszystkie dzieci, które chcą. I będziemy odmawiać różaniec i będziemy prosić Pana Boga, żeby nam zesłał deszcz. Bo wydawało się, że wszystko umierało już bez wody. Różne zwierzęta. Były poroszucane tam, zmarłe i